Witam Państwa, Kamil Klimczak, to jest kolejny komentarz narodowy na kanale Chrobry Szlak. Dzisiaj troszkę geopolityki. Dzisiaj rzut oka na zupełnie drugi koniec świata. Zostawiamy Ukrainę, ale pewne paralele do Ukrainy będą się pojawiać. Mianowicie, Szanowni Państwo, wydawać by się mogło, Rosja przyparta do muru, Rosja zaraz się wywróci, zaraz zbankrutuje, sankcje ją załamią. Taką wizję propagandową serwuje się nam już od prawie 4 miesięcy. A tymczasem, można by powiedzieć, niczym w filmie Gwiezdne Wojny, Imperium kontratakuje. Tak, proszę Państwa, Imperium kontratakuje i to wcale nie jest nowy koncept geopolityczny. Jest to coś absolutnie już przećwiczonego. Natomiast w ciekawy sposób to, co się będzie działo w najbliższych tygodniach, może nam pokazać hipokryzję tak zwanego Zachodu. Otóż środki masowego rażenia przekazem zgodnie krzyczą w nagłówkach, że oto mamy do czynienia z wielkim zagrożeniem, tudzież nawet bezprecedensowym zagrożeniem dla Stanów Zjednoczonych. Dlaczego? Otóż Nikaragua, jedna z tych republik środkowoamerykańskich, rządzona przez starego rewolucjonistę, socjalistę i populistę Daniela Ortegę, zdecydowała się otworzyć swoje granice dla Rosjan, rosyjskich wojsk, nadać nawet tym rosyjskim wojskom specjalne uprawnienia. No, w zasadzie też, co podkreślają czynniki również rosyjskie, ten status wojsk rosyjskich w Nikaragui nie będzie się wiele różnił względem uprawnień, jakie mają Stany Zjednoczone, chociażby względem Meksyku. Ale jest to bezprecedensowe zagrożenie. Również tutaj te wojska rosyjskie mają zyskać uprawnienia organów ścigania w zakresie pomocy humanitarnej, prowadzenia misji ratunkowych i poszukiwawczych w sytuacjach kryzysowych lub klęski żywiołowej. Więc, no, można powiedzieć, nic nadzwyczajnego. No, ale w momencie, kiedy, co prawda, nie ogłoszono tego i nie zdecydowano, ale mówiono o tym, że podobne kroki ma się podjąć na Ukrainie właśnie, chociażby, żeby Ukraina przystąpiła do NATO, żeby jakieś obce wojska stacjonowały na jej terytorium, to była suwerenna decyzja Ukrainy i Rosji nic do tego. Ale w tym momencie, kiedy Nikaragua suwerennie decyduje o tym, że chce mieć na swoim terytorium Rosjan i wojska rosyjskie, jest to bezprecedensowe zagrożenie dla Stanów Zjednoczonych. Proszę Państwa, jakiż to kontrast, tym bardziej, że Stany Zjednoczone całą swoją pozycję, a to dlatego właśnie, że Stany Zjednoczone swoją pozycję światowego mocarstwa opierają na tym, że są mocarstwem wyspiarskim, mocarstwem otoczonym przez morze, izolowanym od innych swoich potencjalnych konkurentów i dzięki temu potencjalne jakieś tutaj działania zbrojne raczej nie dotkną bezpośrednio terytorium amerykańskiego. No jest to bardzo, bardzo mało prawdopodobne w każdym razie. Maria Zacharowa, rzecznik rosyjskiego MSZ-u, powiedziała jeszcze coś takiego. Chodzi o rutynowe działania. Mówimy o rutynowym 2 razy w roku wjeździe zagranicznego personelu wojskowego na terytorium Nikaragui w celu rozwijania współpracy w różnych dziedzinach, w tym reagowania na sytuacje humanitarne i kryzysowe, zwalczania przestępczości zorganizowanej i handlu narkotykami.
Natomiast i równolegle dr Steven Blank, jeden z analityków, podkreśla, że porozumienie może być traktowane jako poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa zarówno Ameryki Łacińskiej, jak i samych Stanów Zjednoczonych. No, ciekawe. Jest to bardzo ciekawe. Oczywiście do tego dorzuca się, że w Nikaragui rządzi Daniel Ortega, czyli komunista, dyktator. No, być może. Ja nie badałem tematu tego, jak wyglądają rządy w Nikaragui, ale zauważcie Państwo, niedawno praktycznie Stany Zjednoczone jeszcze popełniły piramidalną głupotę, wpychając te kraje w objęcia Rosji, ponieważ ze szczytu obu Ameryk, który się odbędzie w tym roku, arbitralnie wykluczono właśnie Nikaraguę, Kubę i Wenezuelę ze względu na problemy z przestrzeganiem praw człowieka. No, problemy gospodarcze Wenezueli to rzecz powszechnie znana, ale rzeczą powszechnie znaną jest też antyamerykański kurs. W zasadzie teraz mówi się nawet o tym, że być może ten kurs antywenezuelski Stanów Zjednoczonych zostanie zmieniony, ponieważ prawdopodobnie Wenezuela może zastąpić jako dostawca ropy Rosję. Pytanie, czy coś z tego wyjdzie, bo Wenezuela pamięta i władze Wenezueli, zwłaszcza Nicolás Maduro, pamiętają, jakich upokorzeń doznały od Stanów Zjednoczonych. Natomiast w kontekście tej umowy Rosji z Nikaraguą, no, można powiedzieć, ja powiedziałem, że to nie jest koncept nowy, bo to już w latach 60. względem Kuby Związek Radziecki takie plany jakby opracowywał i realizował nawet. No i wtedy to doprowadziło na krawędź wojny. Ale tu właśnie to pokazuje, że kiedy jest to szczekanie Rosji u bram Stanów Zjednoczonych, żeby strawestować słynną już wypowiedź biskupa Rzymu, to jest to bezprecedensowe zagrożenie. Szczekanie NATO u bram Rosji jest to obrona demokracji i suwerenna decyzja niezależnego państwa. Tak, proszę Państwa, tak to właśnie wygląda. Natomiast należałoby zadać sobie pytanie, czy przypadkiem nie jest to preludium do jakiejś specjalnej operacji wojskowej. Stany Zjednoczone nie odważyły się przeprowadzić specjalnej operacji wojskowej w Wenezueli, ograniczając się do poparcia marionetkowego przewodniczącego tamtejszego parlamentu Juana Guaido, który ogłosił się samozwańczo prezydentem Wenezueli, został uznany również przez Polskę. I ten Guaido na przykład ma wziąć udział w tym szczycie obu Ameryk, a nie Nicolás Maduro, co może zaowocować też po prostu tym, że ten szczyt obu Ameryk będzie ostatecznie wydarzeniem kadłubowym, bo na przykład prezydent Meksyku Andrés Manuel López Obrador zapowiedział bojkot szczytu, jeżeli na szczyt nie zostaną zaproszone wszystkie kraje zachodniej półkuli. Więc przez swoją arogancję Amerykanie tworzą sobie wrogów w swoim bezpośrednim sąsiedztwie, w Ameryce Łacińskiej. Jest to bardzo ciekawe. I ja zachęcam Państwa, żeby jednak śledzić wydarzenia w Ameryce Łacińskiej, czy tam przypadkiem nie dojdzie do jakiejś kolejnej specjalnej operacji wojskowej, tym razem Stanów Zjednoczonych. No, bo przewidywałem wcześniej, że być może ta specjalna operacja wojskowa dokona się gdzieś tam na Wyspach Salomona, ale no, Wyspy Salomona są jednak jeszcze daleko. A tutaj, proszę Państwa, Rosja daje psztyczka w nos
Ameryce, na jej własnym podwórku. Niewątpliwie nastąpi za chwilę też zacieśnienie jakiejś współpracy, właśnie być może z tymi wykluczonymi, z Kubą i Wenezuelą, bo przecież Rosja nie będzie się przejmowała takimi bzdurami jak te tak zwane prawa człowieka. I współpraca Rosji z Wenezuelą czy z Nikaraguą będzie się rozwijała, tak sądzę, w najlepsze w najbliższym czasie. Czy to współpraca militarna, czy zwłaszcza gospodarcza. Tak więc no, myślę, że jest to ciekawy objaw po prostu czegoś, co należałoby określić jako ciężką hipokryzję i nic więcej. Tak, ponieważ no to, co już powiedziałem, powtórzę się znowu, że Rosji nie wolno wejść do Ameryki Łacińskiej, ale Stanom Zjednoczonym wolno już wchodzić na Ukrainę. Proszę Państwa, w polityce międzynarodowej tak to nie działa. I nie dajmy się też nabrać na to, że jeśli dojdzie do jakichś tam operacji, dajmy na to w Nikaragui, że jest to jakaś wojna dobra ze złem. Jest to starcie, są to porachunki gangsterskie. Tak niestety wygląda polityka zagraniczna, po prostu realia. Tak to wygląda. Ale nie oznacza to, że no, mamy powiedzieć, że wszystko jest ok. I Stany Zjednoczone, moim zdaniem, za swoją taką właśnie arogancję w swoim regionie świata i za wywoływanie kolejnych wojen, mogą kiedyś gorzko zapłacić. Pytanie tylko, czy my będziemy z nimi w jednym szeregu płacić, czy też uciekniemy z tonącego okrętu. Wnioski pozostawiam Państwu. To był kolejny komentarz narodowy. Jeżeli się podobało, proszę o łapkę w górę, komentarz, subskrypcję, udostępnienie i wsparcie kanału. Dane wszystkie do wsparcia są w opisie. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.